Już po raz drugi w tym roku Bielawska Spółka Zarządzająca Budynkami Komunalnymi ogłosiła nabór wniosków o przyznanie mieszkań, które można składać od 13 do 21 marca. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie. Mieszkańcy miasta Bielawa mogą się ubiegać o lokale mieszkalne zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Tak naprawdę każdy, kto ma niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową, może taki wniosek składać na komisje mieszkaniowe. Najbliższa będzie w kwietniu, termin składania wniosku od 13 do 21 marca. Jedyny warunek to jest to, żeby być mieszkańcem Bielawy. Aby ubiegać się o lokal do remontu, należy mieć odpowiednie dochody zgodne z uchwałą. Jeżeli tych dochodów gospodarstwo domowe nie ma, wtedy ubiega się o lokal socjalny. Tylko podczas kwietniowego posiedzenia komisji do przydziału trafi 15 mieszkań o powierzchni od 21 do ponad 80 metrów kwadratowych. Informacja o lokalach wywieszona jest na tablicach informacyjnych, a także zamieszczona w internecie. Tam można się zapoznać ze strukturą, ale również można to mieszkanie zobaczyć na żywo. Są terminy oglądania tychże mieszkań i każdy, kto jest zainteresowany, może obejrzeć każde mieszkanie i złożyć wniosek na takie mieszkanie, które będzie mu najbardziej pasowało. Może też złożyć wniosek na wszystkie te mieszkania, które tam będą wywieszone, jeżeli spełni kryterium ilości metrów kwadratowych na osobę. Złożone wnioski rozpatrywać będzie Społeczna Komisja Mieszkaniowa, w której skład wchodzą osoby reprezentujące m.in. stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Pod względem formalnym wnioski sprawdzają pracownicy Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Część merytoryczna leży po stronie Komisji Mieszkaniowej, w skład której wchodzą osoby pracujące w środowiskach społecznych, jak choćby z Caritasu, Ośrodka Pomocy Społecznej. Także mamy pełen przegląd miasta pod względem potrzeb społecznych w kierunku mieszkalnictwa. Posiedzenia komisji są jawne i otwarte dla osób ubiegających się o lokale. Mieszkania przyznawane są w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Bielawy w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali. Spotykają się przedstawiciele komisji ze wszystkimi tymi, którzy złożyli wnioski i przyszli na komisję, bo mają takie prawo uczestniczyć w omawianiu poszczególnych lokali mieszkalnych. Także zapraszamy również za pośrednictwem internetu wszystkich tych, którzy zostali zakwalifikowani na posiedzenie komisji mieszkaniowej, żeby mogli przedstawić dodatkowe czynniki, które mogły wpłynąć na to, żeby im to mieszkanie przyznać, bądź żeby zapoznali się z tymi, którzy obok nich jakby konkurują o ten sam lokal mieszkalny. Ze statystyk Bielawskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wynika, że zapotrzebowanie na mieszkania komunalne maleje. I to nie tylko dlatego, że powstały dwa budynki w ramach TBS-u, bo tylko w minionym roku przyznano ponad 100 mieszkań z zasobów gminy. Były to lokale do remontu, były to lokale socjalne, były to lokale z opłaceniem kaucji. W roku 2013 zakładamy, że ta liczba będzie zbliżona, bo ona jest uzależniona od tego, ile lokali mieszkalnych uda nam się jakby z rynku odzyskać. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, czyli zaświadczenie o dochodach i wniosek o najem, dostępne są w siedzibie MZBM-u oraz na stronie www.mzbmbielawa.eu. W internecie znajduje się również pełna informacja o dostępnych mieszkaniach wraz z ich strukturą. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela dział lokalowy spółki pod numerem telefonu 74 833 4253 wewnętrzny 17.